Siemanko, witajcie w ostatnim dniu naszych wędkarskich zmagań na Rakowcu. Dzisiaj polujemy na jesiotra, ale jest to nietypowe polowanie, ponieważ nie mamy ze sobą nic innego oprócz wędek i krzesełka. Także wracamy do korzeni takiego typowego wędkarstwa, gdzie brało się tylko wędkę, wiaderko, na którym się później siedziało i kilka przynęt. I tak właśnie wyglądało moje wędkarstwo i pewnie wędkarstwo każdego z Was na początku. Mamy dwa spławiczki umiejscowione tutaj, tuż przy brzegu. Jeden tutaj, drugi troszeczkę na prawo, spławik Wojtka. I tak sobie próbujemy. Wojtek na najnowszym modelu krzesła. Kuzo F4. Kuzo F4, zagłówek, profilowane kubełkowe siedzenia. Także to, co każdy wędkarz musi mieć. No i coś tam jest. Już kilka rybek mieliśmy tu spod brzegu. Kuzo F4 pomogło. A to jest tak, że ciężko jest z tymi jesiotrami tutaj cokolwiek zrobić, bo one od razu uciekają w drążel. W dodatku... Wow. W dodatku często robią świece, tak jak przed chwilą. A moje operowanie sławicznie hamulcem nie jest perfekcyjny, więc no to nie będzie duży. To jest. Malut! Baby! To ma ciup. Ale na przypon 0,14, nie? No, a dlatego tamten nie pookręcał, bo tu mi wam poplączę żyłkę. Czekaj, tak wezmę. No to dzisiaj spławiczek uruchomiliśmy i polujemy na jesiotry. Ten hamulec, bo... Może ten nie jest duży, bo widzę, że... No i bardzo dobrze, że nie. Na pierwszy raz ze spławiczka jesiotr. Już go tu mamy. Jest maluszek. Mhm. Dobra, wiesz co? Podbierak? Podbieraczek. O! Moje siostrze. Tam też? Tam też się zdarza. Już poczułeś, wiesz, już adrenalina była. I zobaczcie, zwykły spławiczek. I tu jest przynęta, która jest... Chyba zostawię nawet. Tak, tajemnicą na jesiotry. Tak. Jak ktoś wie, co to jest... z mojego zestawu spławikowego, bo ja to, co tam kiedyś... Dobrze, że nie urwał. Tak, nawet nie mam krętlika, tylko żyłka w żyłkę. To nie ma znaczenia, ważne, żeby... Ważne, żebyś... No już było blisko, no ale wyskoczył, nie? A czy gamakatsu powinien wytrzymać? To zagadka. Ten, kto wie, co to jest za przynęta, zostawia komentarz i... Tak. I wymyślimy coś dla zwycięzcy. No i znowu mamy spławikóweczka. To on musi trochę popracować. Wow. To będzie większy. Tego tak nie wyjmiemy się wszystko, to trzeba spokojnie. Będzie 16. Pokręci. Tak, poszedł tam tą wędkę. Tylko może ona się uda tu wyjąć. Tak, udało się. Udało się, dobra. No. My tą drugą rzucimy na drugą stronę. W razie czego... że operowanie tylnym hamulcem jest dla mnie... Ciężką sprawą. Ciężką sprawą, bo całe życie kręcę tak, nie, no, front drag, a tu jest rear drag. I no jest to nietypowe dla mnie, nie? Dlatego tak na pewno jakieś błędy techniczne się wkradną. Zobaczcie, jak on chodzi pod spławikiem. Tak, staram się go nie wpuszczać w ten pomost. Haczyk jest gamakatsu, więc powinien wytrzymać.
sprzęcie, które sobie właśnie sprawiłem, to jest Okuma Ceymar CTXR30 i wędka to jest Konger Endura Float 390 do 40 gram. Także myślę, że sprzęcik jest naprawdę fajny, gdzieś sobie radzi. I czekamy tak, na z podbierakiem. Ale jedzie. Spławiczki stoją. Czekamy na pana jesiotra. Coś już tam się dzieją, jakieś bąbelki przy moim spławiku. Jakieś ruchy. To nam przyniesie rybkę. Coś tam się już dzieje. Szybka uwaga na temat łowienia jesiotrów na spławik. Zauważyłem, że on strasznie chimerycznie pobiera tą przynętę i w ogóle totalnie nie opłaca się przycinać mocno tych jesiotrów. Bo wygląda to tak mniej więcej, że on po prostu sobie memla to w paszczy i w momencie, kiedy zacinałem mocno, dwa razy straciłem rybę, było na pusto zacięcie, poczułem tylko lekki opór, bo po prostu nie było kolczyka. Ryba się w ogóle nie zacięła, bo ta przynęta, wiadomo, jesiotr ma tak nietypowo ułożoną gębkę, że jest od dołu i po prostu jak przycinam, to wyrywam mu po prostu z pyska. Zauważyłem, że w momencie, kiedy tylko podnoszę wędkę, czyli lekko po prostu unoszę kij, wtedy daję mu po prostu odpłynąć i on sam jakby wcina sobie ten haczyk w paszczę i wtedy jest gwarancja zacięcia tak naprawdę. Zrobiłem tak 3 razy i wtedy miałem rybę. No, drugą kwestią jest to, że po prostu dwie poprzednie ryby zrobiły świece i wypięły się po prostu jak to jesiotr. Ale zauważyłem właśnie tak, że nie opłaca się w ogóle zacinać mocno, wystarczy po prostu podnieść kij, żeby on odpłynął i wtedy dopiero przyciąć lekko i mamy kolczyk. Taka mała dygresja po prostu. I czekamy na następne odjazdy. Dokładnie. A tutaj w miseczce mamy przysmaki. Takie, można powiedzieć, fileciki. Kto z was mi powie, co to jest za filecik, to zabawimy się w jakiś może konkurs. Także komentarze oddaję do waszej dyspozycji. I zobaczcie, to są te właśnie zaczepy, te kubki krzaczków. To są te miejsca, gdzie siedzieliśmy z Wojtkiem zaraz pierwszego dnia i traciliśmy zestawy właśnie tutaj w tych wszystkich zaczepach. To są pozostałości krzaczków i ich korzenie wychodzą po tu powierzchnię wody. Dlatego nawet jeżeli rzucamy tuż pod krzaczek, to bardzo często można zahaczyć ten konar, który tam jest w głębi. Trzeba uważać i sobie systematycznie donęcać tak, żebyśmy mogli sobie spokojnie w tym miejscu wędkować i unikać zaczepów. Piękna, malownicza woda. Małe, zgrabne łowisko, ale z ogromnym potencjałem i możliwością nauki właśnie holów w zaczepach, wędkowania w zaczepach. Wszystko co dobre bardzo szybko się kończy, czas ucieka, a to był wspaniały weekend na łowisku Rakowiec, na którym sporo się nauczyłam i wyciągnęłam ogromne wnioski z tego wędkowania. Udało się łowić karpie, liny, jesiotry, mimo że żaden nie wylądował na brzegu, to i tak ogromne doświadczenie zdobyte. Mam nadzieję, że taka forma odcinków również wam przypadła do gustu, że było to coś nowego, poznanie nowej wody. Dla mnie było to ogromne doświadczenie, mam nadzieję, że też dla siebie coś wyciągnęliście z tego odcinka. Niestety czas ucieka bardzo szybko, a musiałam jeszcze tego dnia dotrzeć do miejsca zamieszkania, prawie 400 km, także trasa była przede mną. Niemniej jednak zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Następny odcinek będzie to odcinek z Batorówki, a teraz namiastka tego, co zobaczycie w najbliższym czasie. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania, zostawiania komentarzy. Wszystko to mobilizuje mnie do pracy nad montażem.
Dlatego wędkarska piątka, a teraz zapraszam Was na mały spoiler tego, co Was czeka w najbliższym czasie. Trzymajcie się, cześć!